Cześć, witam was wszystkich. Bardzo serdecznie, jestem Ignacy i mam tutaj, widzicie, takie śmieszne piksele brakujące. To chyba na green screenie, o tutaj gdzieś są jakieś brakujące piksele. Nie wiem, z czego to wynika, bo tak patrzę po green screenie, że coś tu jest nie halo, ale nie wiem, trudno, może nie będzie nawet tego widać za chwilkę. Ale już wam powiedziałem, to pewnie to widzicie, więc witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj co, 3 quiziki, ostatnio troszkę dłuższy nam wyszedł odcinek, no ale mam nadzieję, że się podobało. No to co, myślę, że lecimy, nie ma co tutaj specjalnie zlekać. Zacznijmy od tego sobie, w jakim wskaż województwo, w jakim znajduje się dane miasto. Quiz 13 stycznia od Nubi. Bardzo dziękuję. No to co? Nie jest to skomplikowane, myślę. To lecimy. Dobre miasta. Tam mój brat kiedyś grał koncert. To jest... Albo... Krasnystaw. Krasnystaw. To jest jeszcze... Albo... O! Świebodzin. Lubuskie Chojnice. Nie. Wejherowo. To chyba pomorskie, nie? Poniatowa. Tak. Hajnówka. To jest podlaskie. Był kryminał Bondy, któryś tam działał. Przysłucha. To jest obok Radomia chyba, nie? Ta. Bochnia. Kopalnia soli czy srebra w Bochni? Czekajcie. Małopolskie. Nazwę. Szczyrk to jest... Wow. Myślałem, że Szczyrk jest w górach. Kłodzko. Prudnik to jest opolskie. Łowicz. Jeszcze mazowieckie? A. Pinczów, Nida Pinczów, bo taki zespół w piłkę nożną. Ustrzyki Dolne to jest podkarpackie. Stargard Szczeciński. To są ponoć dwie inne rzeczy, czy to już nie jest Stargard Szczeciński. Radzymin to jest mazowieckie. Wągrowiec, też te nazwy kojarzę. Dobre Miasto. Czy to jest Dobre Miasto nad Pilicą? Krasnystaw, Chojnice. Szczyrk. Szczyrk tam stok narciarski, dlatego tak rzuciłem południe Polski. Nie, czy nie. Śląskie Szczyrk, nie wiedziałbym. Trochę już na power pisałem wszystkie, więc tak też może. Pinczów, Nida Pinczów, kojarzę. I Wągrowiec. Nie. Krasnystaw. Gdzie to może być? Wow. Lubelskie. Na pały już trafiłem to akurat. Chojnice. Słuchaj, Puszcza Chojnica, tak się ten zespół nazywa? W pierwszej lidze chyba gra. Dobra, inaczej. Każde, żebym wpisywał na pały, bym w końcu trafił, ale to chyba nie ma sensu, skoro nie wiem po prostu, niezwyczajnie w świecie nie wiem. Swoją drogą, coś się stało na wysyłaniu tu w firmie, nie wiem, ponad godzinę i w ogóle widzicie na internecie. Kujawsko-Pomorskie Chojnice, Świętokrzyskie z Pinczów. Nie wpisywałem? Myślałem, że wpisywałem. I Wielkopolskie Wągrowiec. Okej, to nie wiedziałem. Wow, to one były popularniejsze niż te dwa na dole. Nieźle. Dobrze wiedzieć. No dobra, słuchajcie. Jakie było średnie? 12. Mój to 14. Okej. I teraz będzie trochę ciężej. Tylko suwerenne kraje nie uwzględniają terytoriów zewnętrznych. Oryginalny quiz stworzył Quizmaster. I teraz. Do każdej litery alfabetu przełącz państwo świata najdalej na północy, które zaczynają się na tę literę. To znaczy patrzymy na mapę, im bliżej biegu na północnego,
tym pasuje nam bardziej. Dobra, okej. Okay. S. Stany Zjednoczone czy Szwecja będzie? Nie, Szwecji nie będzie. Okej. Okay. Finlandia. Rosja. Kanada. Pójdźmy do koła biegunowego, nie? Ona O. Tu nie ma konkurencji. Za dużo. P. Polska? Tak. Co by jeszcze mogło być? Dania będzie? Będzie Dania. Kanada to może Kuba? Nie. Na K jest Kanada, co ja gadam. Jamajka na J? A nie. A Wielka Brytania? Tak, jest. A na M czy to może być Mongolia? Tak. Na K już było Kazachstan. Tadżykistan na T? Turkmenistan? Turkmenistan na U. Uzbekistan pewnie. Nigdy nie wiem, jak się to pisze. Z. H. Holandia. Nie, pod G coś innego może być. Gwatemala jest bliżej? Niż Grecja? Nie. A. Andora. Pewnie nie. Coś wie, że jest jeszcze. J. Jamajka mi podchodzi. L. Litwa. Łotwa pewnie. Estonia. Okej, okay, dobra. To poszło. B. J. Japonia może być po prostu. No właśnie. C. Chiny? Chiny byłyby bliżej. No tak. Ukraina. Będzie bliżej Z. O. Jak nie Grecja. Gruzja. Jest bliżej? Jest. N. Norwegia, Boże. Kraj z koła podbiegunowego. To W to jest to Vanuatu, czy coś tam, czy Vanuatu, Vanuatu, nie wiem, jak się pisze to. Nie wiem. Nie wiem. B. Belgia? Nie. Belize? Jest bliżej? Nie. Bahamy? Co było na B bliżej i na A jeszcze im brakuje? Może w Europie popatrzmy od północy B. A, już trudno, nie wiem, 10 sekund mi zostało. Zobaczmy. 21, średnia to 18. Austria, Białoruś. Okej, Białoruś byłaby bliżej, racja. Vanuatu. Boże, dysleksja kontratakuje, nie? Turkmenistan zgadłem, który był tak samo jak Austria. Nikt na Austrię nie wpadł pod A, nie? Niesamowite. Czasami są takie oczywiste rzeczy, których po prostu nie pamiętamy. Swoją drogą dzisiaj jakoś najszybciej idzie. Ostatni jest taki relatywnie prosty. Od Powerka dostaliśmy ten quiz, więc zobaczymy, jak nam pójdzie. Widzę, że tu raczej polscy sportowcy. Nie wszyscy sportowcy są z Polski. Kojarzycie mnie z serii Co za sport i pozostajemy z Co to za, ale dzisiaj Co to za sportowiec. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłej gry. My się również pozdrawiamy. Mam nadzieję, że będzie dobrze, więc lecimy. Ciekawe, czy można nazwiska napisać. O nie. Żurze. Tomasz Golob? Adam Małysz? Skoki narciarskie. Kamil Stoch? To jest Dawid Kubacki? O, nieźle. MMA, to pewnie Mariusz Podzianowski. O, nie. Mamed. O, okej. Okay. Siatkówka. O, Kurek, okej. Okay. Piłka nożna. Pewnie Robert Lewandowski, nie? Tak obstawiam. Żużel, mistrz świata. Był ten. O Jezu, on dostał teraz sportowca roku. Nie pamiętam, jak się nazywał. Piłka nożna, był zawodnik. Obecnie to jest Zbigniew Boniek.
Rzut młotem, chyba wiadomo o kogo chodzi. Tak, to jest Anita Włodarczyk. Tak, tenis, to jest Agnieszka Radwańska. Koszykówka, występuje, już chyba nie, ale chyba nie wiem, czy ma jeszcze kontrakt. Biathlon, to jest Biathlon Mauer, ona się nazywała. Ona się nazywała. Nie wiem, jak ona miała. Biathlon. Nie wiem, szczerze mówiąc. Był ten, co dostał teraz sportowca roku, ale. Ale to szczerze powiedziawszy, nie wiem. Bartosz Zmarzlik, nawet bym nie wiedział. Kumplu! Jeju. Biegi narciarskie to nie jest biathlon. W biathlonie strzelasz. Biegniesz też na nartach, ale strzelasz. To jest coś zupełnie innego. Nie piszemy biathlon, tylko biegi narciarskie. No nie fajny ten błąd, byłoby 14. Tak przez sekundę myślałem, czy wpisać Justyna Kowalczyk tam, no ale była tam Mauer, taka była jedna polska medalistka, nie? Chyba była taka, no nie pamiętam. Możecie mi napisać w komentarzu, zachęcam do wysyłania kolejnych quizów, a ja w tym momencie bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Ja bym Ignacy, byście wy, a to był Jetpunk, a my widzimy się już jutro. Cześć.